Wiemy, że w samym centrum miasta mamy strefę parkowania wyznaczoną na całym terenie. Ta strefa obejmuje także ulice, na których ulice oznakowane zakazem ruchu wszelkich pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na ulicach tych mogą poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane i te, które mają uprawnienia. Według mojej oceny te ulice powinny być wyłączone ze strefy parkowania. Bezwzględnie. Konsultowałem ten temat z panem naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Budziądzu, ale nie tylko w Budziądzu, z innymi też policjantami. I oni sobie nie wyobrażają, żeby ulice oznaczone zakazem ruchu wszelkich pojazdów ze względu na logikę prawną były włączone do płatnej strefy parkowania. Dzisiaj pracownicy płatnej strefy parkowania pobierają opłaty od takich osób, które tam zaparkują. Mówię tutaj o osobach niepełnosprawnych, które wyjątkowo mają takie uprawnienie. Uważam, że istnieje tutaj pewna sprzeczność i tego nie powinno być. Bardzo proszę. Zakaz ruchu dziś jest zatwierdzony zgodnie ze stałą organizacją ruchu. W przypadku każdej zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie strefy płatnego parkowania byśmy musieli uchwałą Rady Miejskiej zmieniać obszar strefy płatnego parkowania i to jest niemożliwe, ponieważ zmian dotychczasowych przy stałych organizacji ruchu jest dużo. Więc na każdej sesji Rady Miejskiej bądź przy jakiejś pilnej reakcji, żeby zmienić organizację ruchu, byśmy musieli podnosić na zmianę uchwały o strefach płatnego parkowania. Modernizacjami, przebudowami i tak dalej. Nie o takie zmiany, choć mówimy o konkretnych ulicach, a mianowicie o ulicach Odeptaku przy ulicy Mickiewicza, o dwóch ulicach przy Rynku Głównym, przy Pomniku Żołnierza i o ulicy Szewskiej, ewentualnie Długiej i Starej. To są te ulice w centrum miasta położone, gdzie obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów, jeszcze raz powtórzę, a gdzie pobiera się opłaty. Moim zdaniem, no niestety, ale bezprawnie, z tego względu, że te ulice nie mogą stanowić płatnej strefy parkowania, która wiąże się z ruchem wszystkich pojazdów, które mogą tam parkować. Kolejny kuriozum jeszcze dopowiem polega też na tym, że w obrębie rynku pobiera się opłaty od osób niepełnosprawnych, natomiast na Deptaku przy ulicy Mickiewicza już takich opłat się nie pobiera. Oczywiście według informacji uzyskanej ze strony biura otrzymałem taką kwestię, że akurat no, ulica Mickiewicza jest Deptakiem i tam nie pobieramy opłaty, a przy rynku to są ulice i tam pobieramy opłaty. No, wydaje mi się to kolejny kuriozum, zupełnie trudne do zrozumienia. Dlaczego na Mickiewicza nie pobiera się opłaty, a przy Rynku Głównym, przy Pomniku Żołnierza pobiera się opłaty, to już jest w ogóle coś przedziwnego. Dziękuję bardzo.